Właściwie każda choroba przewlekła, która niesie ze sobą konieczność pozostawania pod stałą opieką, niesie ryzyko pojawienia się u opiekuna problemów związanych z przeciążeniem lub depresją. Do tej grupy zaliczamy opiekunów osób w stanie wegetatywnym i niepełnosprawnych fizycznie, ale także osób upośledzonych umysłowo, chorujących psychicznie oraz ogromną grupę osób chorujących na otępienie w przebiegu różnych chorób, m.in. choroby Alzheimera oraz naczyniowego uszkodzenia mózgu, także w wyniku udarów. Są to osoby, które wymagają pomocy lub wyręczania ich w codziennych czynnościach, załatwianiu spraw urzędowych, nadzorze leczenia oraz w zabiegach higienicznych nawet do końca życia. Ponad 90% chorych z otępieniem w Polsce przebywa w domu od początku choroby aż do śmierci. Wraz z narastaniem objawów zwiększa się ilość czasu, jaki opiekun musi poświęcić na doglądanie chorego, pomoc, pielęgnację. Szacuje się, że w 5 roku choroby poświęcić trzeba około 9 godzin, 2 lata później 14, a w 10 roku choroby podopieczny wymaga całodobowej pielęgnacji. Z instytucjonalnej formy opieki nad chorym korzysta mniej niż 10% rodzin. Większość opiekunów chorych z otępieniem to są osoby starsze, średnia wieku to około 60 lat. Są to osoby, które mogą doświadczać problemów związanych z izolacją społeczną i całkowitym brakiem pomocy w wykonywaniu czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Ciężar opieki spoczywa nieraz w całości tylko na jednej osobie, co odbija się na jej zdrowiu fizycznym i emocjonalnym. Opiekunowie zmagają się z własnym złym stanem zdrowia, niedostosowanymi warunkami mieszkaniowymi oraz ze znacznymi wydatkami związanymi z opieką i leczeniem. Problemy opiekunów dotyczą zarówno sfery emocjonalnej, zdrowotnej, jak i socjoekonomicznej, najczęściej zwrotnie na siebie wpływając. Trudne zachowania chorego, stwarzanie zagrożenia dla samego siebie i trudności w komunikacji wymagają od opiekuna cierpliwości i opanowania w kontakcie z podopiecznym oraz stałej czujności. Opieka nad chorym członkiem rodziny wiąże się z ograniczeniem kontaktów towarzyskich, z osamotnieniem i z brakiem możliwości uzyskania pomocy z zewnątrz oraz wpływa destrukcyjnie na pracę zawodową. Najczęściej opiekun rezygnuje z pracy i w całości poświęca się opiece. Brak możliwości wyleczenia podopiecznego rodzi rezygnację oraz lęk przed postępem choroby i jej konsekwencjami. Z czasem, pod wpływem przeciążenia, zwiększa się ryzyko chorób somatycznych u opiekuna, chorób serca, stawów, problemów gastrologicznych, cukrzycy i innych. Większość opiekunów uskarża się na przewlekły stres wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami, objawami depresyjnymi, z poczuciem bezsilności, lękiem, wstydem, z poczuciem winy, rozdrażnieniem, złością i niepokojem. Opiekunowie istotnie częściej cierpią na bezsenność, mają obniżoną odporność i liczne dolegliwości somatyczne. Chroniczny stres prowadzić może do pojawienia się zachowań agresywnych względem chorego, przemocy werbalnej i fizycznej, zaniedbania, wyzysku finansowego, a nawet wykorzystywania seksualnego. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach, kiedy opiekun nadużywa alkoholu w reakcji na stres lub kiedy relacja z chorym przed chorobą była konfliktowa i opiekun doświadczył krzywd z jego strony. Aktualnie w literaturze naukowej rozpowszechniony jest już pogląd, że znany syndrom wypalenia sił może wystąpić również u ludzi, którzy przez wiele miesięcy lub lat sprawują intensywną opiekę nad osobami z poważnymi zaburzeniami rozwoju i zachowania, a także przewlekle lub terminalnie chorymi. Tak zwany zespół opiekuna występuje zwłaszcza wtedy, gdy przy wykonywaniu tych obowiązków doświadczają trudności i są osamotnieni. Niedostateczna troska o opiekunów osób przewlekle chorych niesie konsekwencje dwojakiego rodzaju: pogarszającą się kondycję psychiczną i poziom funkcjonowania opiekunów oraz zagrożenie zaniedbań i obniżenia poziomu opieki nad chorym. W profilaktyce zaburzeń depresyjnych i zespołu wypalenia sił u opiekunów na pierwszym miejscu należy postawić konieczność okresowego odciążania spełnienia czynności opiekuńczych. W opiekę należy włączyć innych członków rodziny, a także formy instytucjonalne, takie jak OPS albo domy dziennego pobytu. Konieczne jest zapewnienie opiekunowi regularnego odpoczynku oraz udzielenie niezbędnego wsparcia psychicznego, także w formie psychoterapii.
Warto także dołączyć do grupy wsparcia, gdzie opiekunowie mogą wymieniać się doświadczeniami oraz odreagować ciężar codziennej pracy w grupie osób, które przeżywają podobne trudności.